Beast! Beast! Modern Mode, skąd ta nazwa? To jest trochę controversial rzecz. Co to jest? To jest disgusting! Precz! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Dzisiaj mam kolejnego gościa, albo kolejną gości. Jak się dzisiaj czujesz? I feel like pussy. Okej, czyli w kolejnej gościni. Bo możecie mówić do mnie jak chcecie, he, she, here. Będzie się działo. W każdym razie, Modern Mode, jeżeli nie znacie, dobrze to wymówiłam? Tak, dobrze, to, dobrze. Tak? Ale różne wersje słyszałam. Modern Mode. Skąd? Dobra, wiesz co, może inaczej. Najpierw zacznijmy naszą zamianę kosmetyczek, ale wrócę do tej nazwy. Dobrze, bo jeżeli wrócimy. Ona wszystkim sprawia taki problem, bardzo. Musi w niej coś ale dać. Robi problem, ale jak wszyscy ją zapamiętają dzięki temu moim zdaniem. A, kosmetyczki? Tak. Ja ci przyniosłam taką. I love color yellow. Naprawdę? Nie. Nienawidzę żółtego i zielonego. To są moje dwa najbardziej znienawidzone kolory. A jeszcze w wersji neonowej po prostu kiedy mi ukazuje. To jest pastelowe, więc to jeszcze przejdzie, Pastel, czyli Dior i ten wszystkim na paznokciach żółtego. Słuchajcie, embarrassing. Expose me right now. Ja po nagrywce to pierdolę na paznokcie, więc tutaj po prostu odrost. To były moje pride'owe paznokcie, to była tęcza. A tu jest flaga transgender people because we are support our transgender sisters and brothers. Ja też mam. Ja uwielbiam tę piosenkę. To piosenka. Te paznokcie piękne. Widzę, że dużą masz kosmetyczkę. Jest to duża kosmetyczka. Może się wymienimy i ja już mówię o co chodzi. Także wielka zamiana po prostu. Czyli musisz jeszcze wytłumaczyć w takim razie. Tak, bo słuchajcie, ja od pewnego czasu przestałem się malować. Na co dzień wygląda mniej więcej tak. Ale też przy okazji, oprócz działania w internecie, od 4 miesięcy stałem profesjonalną drag queen. Yes! Więc... Ej, gratulacje. Thank you so much. To jest moja kosmetyczka podróżowa Laguny. To nie jest kosmetyczka Mudora. Bo wydaje mi się, jakbym miał przyjść z kosmetyczką swoją taką na co dzień, to by była tiny baby kosmetyczka. Taka korektor, tusz do brwi i róż może. A tutaj jest jakby większe pole do popisu. Czyli wrobiłeś mnie w dragowy make-up. Nie, myślę, że nie będziesz musiała robić dragowego makijażu. Uwielbiam cię, ty tak... Nie, girl, I'm a curl! Na pewno znajdziesz tam po prostu błyszczyk i maskara tylko, jakby hello, everyday make-up. Ale wydaje mi się, że będziesz mogła sobie zaszaleć jakby. Wow. I dodatkowo z racji tego, że ta paleta mi się nie mieści, to jest moja paleta taka extra z błyskami i matowymi, białymi cieniami i czarnym, bo to jakby to są cienie, których najwięcej używam. Nigdy tego jeszcze nie widziałam i już się cieszę. Kurs makijażu by Modinka. Same rzeczy, które w ogóle nie znam. Tak? Więc już mi się podoba. Chciałam powiedzieć, Jezu, będziesz miał pewnie teraz taki test make-upu normalnie. Ale ja bardzo lubię testować rzeczy takie... Ale ja muszę zrobić jeszcze drugi expose twój, przepraszam bardzo, bo ja tutaj zajrzę, bo... Oh my god! This is so disgusting! Druga kosmetyczka i ja czuję, że to są pędzelki. Nie rozmawiajmy w ogóle o tym. I zapytałaś mnie na samym początku, czy się wymieniamy pędzelkami. Please no. Powiedziałeś, że wytłumaczysz się, proszę bardzo. Słuchajcie, jest ogólnie farma grzybów. Farma roztoczy i farma po prostu... Jedyne czyste rzeczy to jest puszek i gąbka. Spakowałem do pozorów. Ale pędzle... I mean disgusting. Tak wygląda ciężko pracująca dark queen. This is disgusting. Mamy różne style, słuchajcie. Nie tylko style kosmetyków, ale też style pędzelków. Ja muszę mieć wszystko podpisane i poukładane. Oh. Ludzie myślą, że jestem crazy, ale ja bardzo lubię tak mieć. A u mnie ludzie myślą, że jestem messy i tak jest. Ja po prostu otworzę, żeby dobrze zobaczyć, co tutaj jest. Powiem ci, że naprawdę nie mam po... Co to jest? To jest lusterko, to jest moje lusterko. Myślałam, że niestety to nie jest to kosmetyk, ale ty się martwiłaś o to, czy to lusterko nie jest za małe, to jest lusterko nie za mało, a to jest moje lusterko, które ja się... Malujesz się przy tym lusterku? Tak! Bo słuchajcie, w hotelach zawsze jest beznadziejne światło i beznadziejne lustra, więc ja w ogóle wożę ze sobą lampę. Nigdy nie testowałam! Love this blush. Ale zajebiście, bo ty masz takie kosmetyki, których właśnie ja nie używałam. Perfect. Ja chcę opowiedzieć rzecz o pudrze. Kimchi też! Jeśli myślisz, że w środku jest puder kimchi, jesteś w wielkim błędzie. Tu jest około 5 różnych pudrów. Ponieważ ja jestem mimo wszystko trochę cheap queen. Zdziwiłbyś się, ja też tak robię w takiej kosmetyczce, którą mam właśnie podróżną. No tak. Też mieszam różne rzeczy, końcóweczki sypuję, dam do takiego jednego pudełka i mam. Więc... No bo szkoda. No. Dobra, ale to zacznijmy się w takim razie malować, bo jest tak dużo tych produktów. Tak. Czyli tak, ja zaczynam, jak to już Misia powiedziała, jak zwierzę.
od twarzy. I tu mamy bazę i potem jest jeszcze podkład. Nie testowałam nigdy kosmetyków Siglam. Ta baza jest to die for. Serio. Ostatnio dodawałaś film z testem tego? To widziałam. Czy od czego zaczynasz? Od brwi. Tu jest przezroczysty żel i tu jest cień. Teraz mam trochę dylemat, no bo jakby wiadomo, ja zaklejam brwi, no ale nie będziemy teraz je zaklejać. Leciutko wypełniam sobie te brwi, takie jakieś łuki i tylko przeczystuję sobie żelem. A ja nakładam, słuchajcie, bazę. Siglam. Ja powiem ci, się śmieję, bo jestem taką ambasadorką Siglam w Polsce. Jakby nie wiem, czy ktoś inny się tak bardzo jara Siglamem jak ja. Najpierw w to, a potem z włosem. Tak, najpierw robię pod włos, a potem z włosem. A, bo się wtedy lepiej pokrywają te włoski. Lepiej się pokrywają, lepiej się trzymają. Tak. O Boże, przepraszam za ten brzydki kaszel starej palaczki. Jezu, ale moja skóra się wydaje taka jaśniejsza. W ogóle on mega fajnie wygładza, wszystko tak robi. I ja jestem w szoku, bo naprawdę nie widziałam takiej bazy, która by aż tak dużo rzeczy robiła na twarzy. A teraz po brwiach, co byś zrobił? Czyszczę brwi korektorem, który w ogóle tak, korektor to jest trochę controversial rzecz. A w ogóle jeden to jest biały korektor, ale może sobie dzisiaj go darujmy. To jest ten, tak? Tak, ale mam też zwykły korektor. To jest korektor, który ja najbardziej lubię, bo to jest najmocniej mniejszy kryjący korektor z tych takich drogeryjnych. Ja go nie testowałam nigdy. Naprawdę. Ludzie mówią, że to jest najlepszy zamiennik tego Tarte Shape Tape. Uwielbiam Shape Tape. To jest naprawdę bardzo dobry zamiennik. Kolorystycznie boję się tylko, że będzie coś... Ale to chyba wszyscy mają tak. Nakładasz go pędzelkiem, prawda? Że tak odcinasz. Tak. Ja w ogóle odcinam i od razu nakładam na całą powiekę. A ja rozumiem, testuję Bourjois Healthy Mix. Tak, ja idę w takie, jeżeli chodzi o właśnie cerę, to takie, wiesz, delikatne. Dobrze, i ja go używam i bardzo go lubię, jest bardzo fajny. Jak nakładasz podkład? Najpierw sobie daję po prostu na palce, jakby tak wcieram skórę. Love it. Też tak robię. Bo to wtedy się lepiej jakby łączy. Tak. I dopiero potem sobie tą gąbeczką albo pędzelkiem rozblendowuję. Ja tak samo robię, słuchajcie, mniej gąbeczkę. Zjadę podkładu. Tak, ale serio, o wiele się bardziej oszczędza podkład i potem łatwiej jest te gąbeczki domyć. Właśnie teraz mi opowiadaj, skąd ta nazwa. Nazwa jest w ogóle trzyczłonowa. Okej, okay, no to... Mood? No. Jak błoto? Or? Lub? Mood, nastrój. Jakby mood or mood, jakby... To jest to! Tak. Czyli w teorii powinno być mad or mood. Dobra, dobra. Ej, ale ja teraz dopiero to... Rzeczywiście, wow. tak powiem, ten, tworząc tą nazwę wtedy na TikToku, jakby nie planowałem, znaczy nie planowałem. Od małego moim marzeniem zawsze było zostanie gwiazdą. Wiem, że to trochę brzmi płytko, to było coś u mnie takiego, że no jakby lubię tą atencję, czy coś takiego. Mm-hmm. No i ale zakładając wtedy TikToka nie wiedziałam o tym, że to tak ruszy się. No i wiesz, teraz mogę to fajnie obrandować. Jakaś linia ubrań to będzie mood or fashion, jak jakieś kosmetyczki mood or beauty, wiesz o co chodzi, nie? Aha. Sporo osób tak naprawdę gdzieś tam, jak ktoś jest, nie wiem, popularny, to jak się tak pytają o początki, to jest takie, że ja zawsze wiedziałem, albo o, ja zawsze chciałam, albo chciałem. Jak już wiesz, co chcesz robić, albo wiesz, kim chcesz być, moim zdaniem to jest najważniejsze. Ja bym teraz zrobił oczy. Czy idziemy w kolory, czy wolisz jakoś tak bardziej nude? Na pewno bardziej w kolory. To jest my signature color, tak. Czyli taki aqua, water i tp. Itd. Ja bym zrobił coś takiego, że zbitym pędzlem napchał bardzo dużo cienie tak po prostu. No, na ruchomą. Tak, i potem to po prostu wyblendował. Okej. Okay. I potem na to dał jakiś błyszczący cień z tej paletki. Uwielbiam. A co z dolną powieką? Na razie zostawiam. Dolną czy? Tak samo, też niebieską. I po prostu jeden kolor sobie robisz, I love it. Bo to jest kocham. Proste, łatwe, i wiadomo. Efektowne. I efektowne. Trzy plusy i żadnego minusa. Yes. Ja mam podkład i teraz tak. Jeszcze korektor masz na niedoskonałości i pod oczy. Ty sobie na przykład zaklepujesz tak niedoskonałości oddzielnie, czy raczej się zaszpachlowujesz? Nie, ja szczerze powiedziawszy zostawiam to. Tak, ja nie wstydzę się tego, jak wygląda. W sensie, wiadomo, są dni, w których jestem jak disgusting, precz! A są dni, w których ja jestem jak jakby twarz pepperoni, jestem jak uwielbiam. I'm that bitch. Ja nie zakrywam, ja użyję tylko pod oczy. A gdzie nakładasz korektor? Czy tak, wiesz co? Tak? Tutaj sobie daję pod oko i potem tutaj taką, wiesz, na taki lifting. Że jest taki bardzo... popularny. A tak, czy gdzieś na nos, czoło, brodę? Wiesz co, raczej nie, bo ja sobie to wszystko tak raczej podkładam, w sensie, że mam jeden kolor podkładu i potem sobie przycięłam tylko bronzerem, więc mi się nie chce zwykle nakładać. Dobrze. Albo wiesz co, zrób tak, jakbyś bardziej był na wyjście, bo tak to nuda. A dajesz sobie w wewnętrznym kąciku ten cień też, czy bardziej już byś pojechał czymś innym? Szczerze? Jak mi poleci pędzel. Czasem jest tak, że jest na tym kąciku, czasem nie. To jest... taka loteria czasem, bo ja kocham komentarze zawsze eksperta, jak coś się tak ty się tak nie robi? A ty się tak ten... A ja czasem mówię, girl, makeup is the f-
fun. Tak. To nie jest w ogóle, oh my god. I to nie jest tak, że jest jakaś zasada, że musisz. Ja na przykład czasami robię krzywe kreski. Moim zdaniem ludzie, którzy robią proste kreski, to nie są ludzie. Paula, słyszałaś? Robisz proste kreski, idealne. I ona robi takie I mean reptilianka. I mean, what's going on? What happened? Koniec. Kreski to jest moja pięta Achillesa, więc jakby... Ja jak nie muszę, to nie robię. Nawet w dragu. Dobra, mam korektor. Rozumiem, że teraz bronzerek jakiś wlatuje. Konturowanko, masz nawet dwa kolory. Ulala! Jeden jest chłodny, drugi jest ciepły. Chyba zdecyduję się na ten cieplejszy, bo tego chłodnego się trochę... Albo dobra. Challenge is a challenge. No, jak używasz, który jak? Ten chłodniejszy. Używam na taki kontur, czyli na przykład daję sobie tak, wiesz, tylko tutaj, gdzie chcę tak mocno wyszczuplić, a potem jak już to nałożę, to daję, jak już sobie, wiesz, tam rozetrę, to daję sobie, potem jeszcze ocieplam całość bronzera, tak. Ocieplasz, wiesz, tak wyżej? Tak. Bronzer gąbeczką? Kremowy, sobie wkapuję gąbeczką, bo też jestem leniwa. Mm. I na przykład... ja używam jednej gąbeczki i chcę jej użyć do wszystkiego. Same. Tak? Kiedyś robiłam challenge w ogóle, makijaż, cały makijaż robiłam gąbeczką razem z oczami i ze wszystkim. I było całkiem nieźle. Ja u ciebie oglądam One Deep Makeup. Tak. To jest hardcore. To jest hardcore, zdaniem. Naprawdę. Dobra, i teraz biorę sobie ten ciepły. Po prostu tam, gdzie czujesz, że jeszcze chcesz więcej, o. Aha, pamiętasz, jak mi mówiłaś, żebym się nie zasłaniał, jak się maluje? No. Bo to cały czas się zasłaniałam. Plus ze zapach, a ja nie lubię ten taki waniliowy, to jest taki typowy waniliowy zapach kosmetyków, więc bardzo lubię. Ja w ogóle lubię, jak kosmetyki mają zapach. Ja też, bo to jest dla mnie taki plus do wąchania i w ogóle, ja lubię wąchać rzeczy, ja to jest zawsze dla mnie bardzo istotna rzecz. Cały odcinek będziesz miał beast napisane na twarzy. Beast! Dobrze, ja mam bronzer. Tak, teraz róż. Dałam ci tak, na mokro ten od Huda Beauty, słuchaj. Słuchajcie, fancy! Lecimy z pieniądzem! To jest jak tint i to jest i do ust, i do policzków. Chodzi ja muszę to w ogóle pokazać. Patrzcie, jak to wygląda w opakowaniu. Mega odpychająco. No. Ale na tym jest przepiękny kolor w ogóle. Odtąd mniej więcej przyciągam sobie tutaj, tak dosyć wysoko, ale potem będziesz na to jeszcze nakładał w pudrze, więc dobrze, możesz sobie dać, wiesz, taką bazę, po prostu, żeby był taki fajny kolor. I nie wiem, czy palcem nie będzie widoczne bardziej. Nie wiem, jak gąbeczką... Palcem? Nie... Dobra. Bo ja akurat gąbeczką nie próbowałam, więc jak ci się dobrze wkrępuje rzeczywiście gąbeczką, bardzo, to... bardzo zżera. Ja go nawet może sobie tak śmiało wsmarować niż wklepywać, bo on jest taki troszeczkę... Nie zżera nic. Ja sobie nałożyłam na dolną powiekę też i teraz już wchodzi tylko ten błyszczący, prawda? Tak. Ale piękne są te, ale właśnie chyba wzięłabym ten. I ten cień w ogóle Glam Shop nazwał Laguna. Oni pewnie zobaczyli Lagunę Drag Queen, wow, i powiedzieli, to jest ten cień. Paluchem nakładasz czy...? Paluchem. Jednak po prostu na środek trzaskam. Ale piękny i z tym niebieskim, wow. I po różu możesz sobie nałożyć puder. Nakładam puszkiem. Perfect. Ci... Ja też jestem puszek queen, uwielbiam puszki. Na środek twarzy, a potem tym, co zostało, rozprowadzam sobie na... Dobrze. Wiesz. I on jest, słuchaj, wodoodporny podobno. Kojarzysz na TikToku, czasami jak są takie reklamy pudrów, żelazka, ta się tam psika wodą i to tak spływa po niej w kaszce. To jest właśnie to. Czyli co, wielki test dzisiaj na basen? Ale mi się to podoba z tym niebieskim, naprawdę. Łatwe, szybkie oko, słuchajcie. I w każdym kolorze można sobie zrobić. Tak. Środek twarzy dużo. I potem właśnie tak sobie tylko końcówką rozprowadzam. A ty wyciągasz wyżej ten cień? W sensie tak, wiesz, trochę jeszcze wyżej, czy tylko na ruchomą? Jak ty dzisiaj poczujesz? Super. Uważam, że tak powinno być. Człowiek nie powinien się stresować makijażem. W ogóle, nigdy. Jakby, jeżeli czujecie, że malując się stresujecie, to znaczy, że coś musicie zmienić. Teraz jak już masz to, to możesz zacząć brwi i używam głównie po prostu tego. Love it. Tak? Uwielbiam tą maskarę. Chociaż... ona jest z Nexa u mnie na drugie miejsce, na pierwsze miejsce jest teraz u mnie ta... No, poczekaj chwilę, bo ona ma helikopter. No, helikopter. A, excuse me, przepraszam bardzo, czy ktoś się nagrywa z helikoptera? No właśnie, tak, gwiazdy, hej, hello. Dzień dobry. Hi. Ta jest na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu jest u mnie to taka, co jest teraz jak klej. Znam. To one są, bo dają taki delikatniejszy efekt. Teraz ja jak to bazę możesz sobie wziąć. Którą z tych wybierasz? Ja czasami je w ogóle mieszam, ja czasami daję... To ja chcę pomieszać. Ja nigdy nie mieszałam tych dwóch baz razem, więc jaram się. A brwi tak normalnie po prostu z włosem czyszysz? Tak, normalnie z włosem, bo to jest ta kolorowa, więc tutaj nie robię takich ekstremalnych rzeczy. Czy jest kolor ash? Ash brown.
Czy tam aż cool brown w ogóle. Ja już mam brewki, tak? Masz brewki, dobra, to teraz możesz jeszcze sobie na przykład przelecieć policzki tym różem, bo on jest taki troszkę błyszczący dodatkowo. Too Faced, dzień dobry! Przepiękne opakowanie, świetne. Słuchajcie, z motylkami, butterflies. Czy ja podkład używam ten Super Stay? Masz trzy opcje, słuchaj. Dermacol. Dziękuję. Estée Lauder, to jest ostatnio mój ulubiony dragowy makijaż. Lubię. No i Maybelline, który uważam w ogóle jest najlepszym zamiennikiem tego klasycznego podkładu z Fenty. Dobra, spróbuję chyba Estée Lauder. Dobrze. A czy nakładasz go też gąbeczką? Nakładam go tak samo jak... One są teraz bardzo w ogóle często na promocjach te podkłady. To jest Estée Lauder. Ale no jak jestem taką kuńczą czasem on budget i gdzieś szkoda, to właśnie używam tego Maybelline, bo też dobrze kryje, bo jego też polecała bardzo Trixie Mattel. Tak? Tak, że to jest jej jeden z ulubionych podkładów takich drogeryjnych. Okej. Okay. Ona go bardzo lubi. Kosmetyki kimchi można dostać w Polsce łatwo, bo jest ten Douglas, w Douglasie są. No ale kosmetyków Trixie, no po prostu tylko z tej Ameryki może. Tak bym chciał coś przetestować od niej. A, dałem sobie trochę na brodę, ale już... Aj, ale jak pięknie wygląda na tobie. W kamerze jak to wygląda ładnie. No, pięknie, pięknie. Nie, ślicznie, mogę widzieć jak ci się odbija tak tutaj. Mood or mood approved. I teraz jak już masz w takim razie ten róż, to możesz sobie użyć któregoś z tych cieni, tych takich kremowych. Znam je, z NYXa. Tak. I jak sobie go nałożysz, to potem lecisz albo eyelinerami kolorowymi. Możesz sobie nałożyć na przykład któryś z tych toperów. Właśnie ja ich nie korzystałam z tej kolekcji Mermaid. O, widzisz. Ja nigdzie nie mogłam dopaść tego rozświetlacza. Czy nakładasz tak na całą powiekę i tak rozklepujesz, tak, czy tak... aplikatorem, ale jakby rozcieram na całą powiekę, bo to jest akurat taki fajny cień, który super wygląda, jak go nałożysz w ogóle na całość, właśnie tak jak my lubimy. Effortless, po prostu... Czy ja mogę sobie pod oczy nałożyć jeszcze ten korektor? Ja zaczynam od konturowania na mokro, zanim dam korektor. Dobrze. Jest to o tyle sprawne z tym, że możemy z tym bronzerem szaleć, i potem korektorem możemy się jakby oczyścić. Sprytne! I tak, bronzer mamy dwie opcje dla ciebie. Albo mój ulubiony Glam Shop. Jedna z moich ulubionych bronzerów NYX Stick. Używam tylko to. Tutaj kolor to jest taki, wiesz, drag queenkowy, nie? Tym, no więc a właśnie. Chyba pędzelkiem, prawda? Tak, pędzelkiem sobie robię takie konturowanie, że policzki, czoło, podbródek pod ustami. Tutaj i nos też tak mocno kontuje. O wow, czyli dużo. Jak się pewnie peruka cała odklei. Tak już jest, jak się robi make-up po nałożeniu peruki. Jezu, nie potrafiłbym. Tym bardziej jak ja siedzę, zazwyczaj mam syntetyczne. Aha. Bym się zagotował. A, no tak, to już jest zupełnie inna sytuacja wtedy. Czy najpierw eyeliner, czy najpierw top coat? Jak sobie wymyślisz? I na przykład jeżeli chcesz, to masz tylko miejscowo ten top coat, albo masz po całości. Bo to już jest właśnie już taka bardziej... Może sobie klik. Tak go dam w kącik. I masz go sobie, jak na przykład jeszcze chcesz trochę więcej rozświetlenia, to masz sobie go dać też na policzki. Ja wtedy już lecę, wiesz, tak na zasadzie shiny. I teraz moja pięta eyeliner eyelinerem. Ale na szczęście, słuchaj, w tych eyelinerach super jest to, że robisz sobie jakikolwiek bohomaz, jaki chcesz. Chcę spróbować sobie tych... To są najlepsze kolorowe jelly. A powiedz mi, ja teraz po bronzerze takim na mokro, co robię? No przecież tak oszczędnie troszeczkę z tym bronzerem. Naprawdę więcej dajesz? Dobra, to dołożę sobie jeszcze trochę mocniej tego. Tak. Dobrze. Wiesz, dowolę takiego mocniejszego konturu i jeszcze na nos dam. Nigdy nie robię takich kresek, bo po prostu nie umiem. Pamiętaj, żeby nie być beast, tylko żeby być tobą. I'm sorry guys. Tak mocno zwężasz ten nos, czy bardziej po prostu, żeby on był po bokach, czy tak sobie dajesz do środka też bardziej, żeby on był, wiesz? O, jest dobrze. Ten kontur u mnie jest mocny, ale no jakby ja mam to wyszczuplać. Jakby wiemy, hello. A właśnie powiedz, czy ja już skończyłam bronzerowanie? Myślę, że tak. I teraz możesz sobie wziąć korektor. Na płatkach nosa nakładam tutaj. No. Czyszczę sobie tutaj poliki, że robię sobie takie odcięcie. Okay, tutaj... Wiadomo, żeby nie cieni nie zakorektorować. I tutaj w kącikach też sobie wyciągam. Ale śmieszne jest to, że u ciebie twarz jak gdyby zajmuje więcej czasu, a u mnie na przykład najwięcej, co mi zajmuje, to jest oko. Ja całą twarz sobie buduję na nowo. No tak. Ja całą twarz buduję sobie, no chcę
sfeminizować na tyle, ile się da. Mhm. Ja akurat jeszcze nie mam takiego problemu, bo ja akurat mam bardzo delikatne rysy twarzy. A zobacz wyżej sobie przejechać tym, w sensie jeszcze bardziej tu. Wejść. Możesz jeszcze wyżej. Wejść, dobra. Bo możesz... się bałam. W tym filmie nie musisz się bać. Słuchajcie, przegrzewa nam się kamera, jest tak gorąco, więc zdążyłam już tutaj troszeczkę rozetrzeć, bo ten korektor mi zastyga. I rozumiem, że to tak ma zostać, czy jeszcze potem będę coś z tym robić? Pudrować. Bo on jest dosyć jasny. Ale to tak ma być, prawda? Tak. nie, tak. No jakby u mnie jest ten przeskok jakby. Mhm. Czyli widać, że jestem trochę jaśniejsza i co teraz? W sensie, co robimy z tym? Gdzie masz gąbeczkę? Możesz sobie troszeczkę pomazać podkładu właśnie w ten sposób. Tak odrobineczkę i po prostu tak jakby to wszystko wygładzić tak bardziej, tak wiesz. Mhm, czyli scalić troszeczkę. Tak, właśnie tak scalić. A jeszcze róż będzie. Róż mam jeden, mój ulubiony. Myślę, że będziesz zadowolona, bo chyba ty lubisz te róże. Tak, ale w ogóle tego koloru nie ma. Bo ja miałam ustawione na 3 mailach powiadomienia z Sephory, żeby mi przyszło jak będą. Ja mówię, hapsnę szybko. Daję bardzo dużo tutaj. Jaki on ma kolor? Daje dosyć podbrzoną warstwę, mm-hmm. Tak tutaj i tutaj. Daje kropeczkę na brodę, kropeczkę na nos. Jak już tu będziesz rozklepywać, to możesz nawet troszeczkę sobie... Trochę na czoło. Troszeczkę na czoło. A rozklepujesz gąbeczką czy palcem? Gąbeczką, ale nakładam bezpośrednio aplikatorem. Okej. Okay. A w ogóle widziałeś te TikToki, że robią One Deep Challenge z tym? W sensie, żeby tylko jedną kropkę i rozprowadzało to na całą stronę? Ja jestem jak... Dlaczego sobie to robisz? A ja jak oczka już... Mam ready, czy... O nie, czy... za dużo tego jest, mi się miesza teraz z cieniem. Dobrze, niech się miesza. Tak? Tak, niech się miesza. Okay. Ja bym jeszcze dał w takim centralnym miejscu, tak tutaj... A jeszcze tak mocniej. Jeszcze, w sensie dołożył i rozklepał. Masz okazję zaszaleć, nie wiem, czy potem lecisz na miasto, czy nie. A, do dziadków. Idealnie. Moje dziecko wyrobiało, przychodzę w make-upie, więc to też jest spoko. To jest enough kreseczki, czy coś jeszcze byś... Może tak, jak czujesz, że jeszcze jakiś kolor na przykład mógłbyś użyć, to możesz, ale to byłoby w zasadzie enough. No to ja bym chyba... Zostawił. Ja bym teraz u ciebie poszła po prostu już tuż do rzęs. Nowość też, którą testowałam z Siglam. Ulala. Masz końcówki. Do wyboru, masz albo po obydwu użyć, albo tylko którejś. Ta jest wydłużająca, taka bardziej rozdzielająca, a ta jest pogrubiająca. Chyba użyję pogrubiającej. Ja właśnie też najbardziej lubię to. A powiedz mi jeszcze tylko, czy tutaj, gdzie przechodzę teraz dalej, po różu? Okay. Możemy robić pudrowanie. I pudrowanie robię puszkiem na całą twarz. Okej, czyli nie ma tak, że tylko tu najmocniej, tylko całość tak... Całą twarz. To lecę. A ja słuchajcie, maluję rzęs. Ja słuchajcie, na co dzień w ogóle nie maluję rzęs. Nie co ty mówisz? W sensie do dragu, to zalotka nie, musi wlecieć. No, do dragu, i wtedy to... uwielbiam, ale... Na co dzień używam kolorowych tuszy do brwi. Do brwi? Mhm. I dajesz na rzęsy? Mhm. O wow, ale twój make-up, taki twój i twój dragowy make-up, to są tak różne rzeczy. To prawda, bo zanim robiłem drag, no to ja taki robiłem beauty boy make-up. Tak, beauty boy. Że malowałem się cały i w ogóle, ale to nie był drag mimo wszystko. Tak. Od kiedy zacząłem robić drag, od kiedy... Laguna Aqua Pussy pojawiła się w moim życiu. Lubię oddzielać tą swoją męską stronę od tej fajnie. Damskiej. Dobra, żeby nie być za bardzo z tyłu, co powinnam teraz zrobić? Dobrze, teraz puderek. Ja lubię sobie jeszcze wziąć na przykład klasyk nad klasykami. A, z Maca. Tak po prostu wziąć pędzelek i tak... I teraz konturowanie na sucho. Ty masz tak dużo kroków, takich twarzowych. Uwielbiam skin jak wygląda, naprawdę uwielbiam. To będzie to? Nie, to bronzer mamy tutaj. To jest opakowanie na rzęsy. To już big reveal okay. Będzie na końcu. Ja sobie robię tak po prostu. Aha, czyli te trzy jakby... Mieszam. Mocne. I po prostu w miejscach, w których się konturowałaś na... Mokro. Na mokro. Mhm. Dobra. Ja w ogóle tak trochę przedłużam, bo ja ustawiam, że mi się już kończą kroki, co tak, nie? Tak. Właśnie ja do tego w panice, po prostu mam taki... Nie, spokojnie, słuchajcie. Ja teraz po prostu masterclass drag fan make-up. Gdyż tak konturujesz i szybko chowasz, żebym ja nie widział. Nie, dobrze, dobrze, zostawmy. Teraz robiłbym baking. Ale u mnie baking jest na zasadzie takim... Żeby odciąć znowu, tak? Odciąć znowu. Hmm. Możesz sobie tutaj właśnie leciutko tak trochę ten na czoło i na brodę. A ja, słuchajcie, wracam do czereśni. Pyszne czereśnie.
Ja w ogóle uwielbiam, jestem fanką, jak tylko jest sezon, to po prostu jem non-stop. Potem brzuch mnie boli, żeby nie było, ale mam takie, że jem. Bo a jak masz sezon na śliwki, to też lubisz czy nie lubisz? Lubię. O Boże, a śliwki to są tak niebezpieczne czasem. Tak, ale jakby ja mam takie... Whatever. I teraz ten puder strzepuję też namaczając... Wow. Nakładam sobie właśnie ten pędzelkiem tak troszeczkę i dopiero strzepuję ten baking. Wow, czyli jakby strzepujesz puder pudrem. Tak, no bo to jest ten pudropodkład jakby. Tak. Tyle masz kroków na twarzy, że ja nie jest, ja już nie pamiętam, co ja robiłam. Autentycznie. Ale będziesz mogła zrobić replay i obejrzeć i zobaczysz. No. Was też zachęcamy do robienia replay. Właśnie, słuchajcie, jak chcecie odtworzyć make-up drag, taki soft, to jest to. Blush. Miss Blush, Miss Kimchi. Jeszcze więcej? Kotuś, ja czasami używam cieni do powiek, jak mi jest mało. I ty masz tą delikatniejszą wersję różu kimchi. Tutaj może gdzieś się wstawi zdjęcie tego mocnego różu od kimchi, gdzie jest neonowy różowy i neonowy pomarańczowy. I wziąłem go, bo miałem rozsypany. Rozsypany i już jest tak ledwo co zipie. No i biorę pędzelek i po prostu... Okej, i ciężką rączką. Ciężką rączką. Ja to nie, się zastanawiam, czy nie... Sięgniemy za chwilę po cieniu. Nie, jest okej, zobacz, paczek nakładam, paczek nakładam. Jest dobrze. Teraz rozświetlacz. Mam dla ciebie dwie opcje. Klasyczną, chyba legendary cookie. Oh, wow. Albo rozświetlacz, który ja bardzo lubię, ale jest bardzo intensywny i bardzo trzeba z nim uważać. To jest PSZ sypki. Tutaj z dwieńka ci wystarczy na wszystko. Ale zanim... Aha. Proszę sobie spsikać buzię i spsikać pędzelkę, którym będziesz sobie nakładała rozświetlacz. A, i fikser to też jest miks różnych fikserów. O, ale to super. Chyba z trzy różne z Maca, z trzy różne z NYXa. Ja go nakładam jakby tutaj. A. W tym miejscu na policzkach. O, ale to jest cute, bo to robi takie polisie, takie tu wypchnięte. Tak, to wypycha tak fajnie. Ale to jest super, czyli bardziej właśnie dajesz tutaj jakby w tym miejscu. I nakładam na łuk i troszkę na brodę. I właśnie się zastanawiam, jaką wersję rozświetlacza robimy związaną z nosem. Czy robimy klasycznie, czy robimy wersję Laguny? Bo Laguna co innego nakłada na nos, nie rozświetlacz. O. Laguna robi sobie z białego eyelinera taką... serduszko. Ojej, ja chcę tak! To jest mój klasyczny taki trademark. I po rozświetlaczu, może ten eyeliner zrobimy? Tak i tak. I mi to wychodzi serduszko. No serduszko, rzeczywiście. Oh my god, so cute! Love it! Uwielbiam, super to love jest! It. Mega to wymyśliłeś, naprawdę! Dobra, no to teraz może dokończymy oczy. Dobra. Maskarę mam jedną. Nie, mam dwie maskary, tutaj są. A. Z Benefitu czarna, do górnych rzęs. Do dolnych. I to jest taki niebieski, intensywny na dolny. Super, dobra. A ty w tym czasie możesz też w takim razie zrobić rzęsy, w sensie możesz je tam domalować, bo tak bardzo delikatnie zrobiłeś. A, mocniejsze malujemy, ja dobrze. Ja sobie lubię mocno, a ja mam tak delikatniej, prawda? Bo mówiłeś coś o rzęsach. Będziemy przyklejać, tak, wow. Więc możemy... Więc ja sobie tak delikatnie w takim razie zrobię. Ja nie ukrywam, że ja też używam zalotki. A ja mam akurat podkręcone, bo mam jeszcze laminację, bo słuchaj, bez tego ja mam proste jak krowa. Ja kolorowe maskary nie lubię zbytnio na górne rzęsy, ale na dolne już jakby bardzo. Bo chyba są bardziej widoczne na dolnych, mam wrażenie. No dobrze, no i co, robimy wielki reveal rzęsior. Tak. Ja jak przyklejam rzęsy, są to porządne i to są czasami, słuchajcie, trzy pary w jedną, także... Nie. To są, słuchajcie, szczoty. To jest szczota, nie widać nic przez to. Czy to są trzy pary rzęs sklejone ze sobą? Te na końcu dwie, tak? To są dwie. Ja uważam, że powinniśmy z tymi najdelikatniejszymi. Uważam, że bardzo warto spróbować, bo nigdy nie miałam dwóch par rzęs na jakby jednej. I mean, I love it. To są najbardziej intensywne rzęsy, jakie miałam w życiu, ale naprawdę jest okej. Okay. W sensie tak. Mam takie, I like it. Jakby co, to możesz sobie użyć jeszcze tego swojego pudru, żeby sobie zapudrować środek twarzy, bo widzę, że ten jest zbyt delikatny. Kurczę, powiem ci, że podobały mi się te rzęsy. Naprawdę, nie wiem o co chodzi, ale myślałam, Jezu, będę wyglądać, nie, super. Że wyjdzie ta uczennica technikum fryzjerskiego. Metoda 15 do 1, to nie? Tak. Dobrze, no i teraz tak. Usta, tak naprawdę. Okay. Jeśli chodzi o pomadki, to ja mam też różne warianty kolorystyczne, przez to, że mam różne, wiadomo, jakieś tam stylizacje. Mm-hmm. Mam trzy nudziaki. Estee Lauder, on jest taki chłodno-różowy. To jest po prostu jak korektor, a to jest taki
klasyk miód, mi się wydaje. Podoba mi się bardzo. No i też mam wybór konturówek moich też ulubionych. Mm-hmm. Możesz sobie w sumie zrobić własne combo, jakie chcesz. Dobra. A ty w zasadzie masz u mnie też właśnie konturówkę. Dam ci akurat jeden kolor. I do tego błyszczyk. Iconic. Ikoniczne błyszczyki. A jak sobie usta malujesz? Po swoich czy wyjeżdżasz? To właśnie ja wyjeżdżam, ale odrobinę i zamalowuję sobie łuk. Dobra. Ja nie robię tego łuku i ja też wyjeżdżam tylko tutaj, czasami po prostu do połowy polecę. Okej, czyli robisz taki duży, też trochę jak kimchi, że tego się tu. Dobra. Znowu się zasłoniłem sobie twarz. Ale to już jest kwestia przyzwyczajenia. Ja jestem właśnie przyzwyczajona, że sobie daję na sam dół. O, brązowa ona jest. Takie wyjechanie jest git? Nie, jest dobrze, tak, ja już bardziej nie wjeżdża. Czy rozcierasz sobie tak palcem trochę konturówkę? Troszeczkę, tak, tak, żeby nie była taka ostra. A ty, pod pomadkę? Tak, ale ja robię to pędzelkiem. O, oh, wow! Jakoś mi tak wygodniej. A i błyszczyk sobie nakładam, tak? Mhm. O Jezu, błyszczyk, bardzo dawno ich nie miałem. Ja nie ukrywam też, że jak robię drag, staram się unikać błyszczyków, bo ja zazwyczaj mam długie włosy, jakieś syntetyczne, tak. I mogą się po prostu to wszędzie tak lepi. Mhm. Ja spróbuję użyć tej pomadki, mimo tego, że jest mega jasna. Ja w ogóle bym dał tom, no. A potem jeszcze na środek bym dał korektor. Tak, jasno. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że ja potem i tak daję jeszcze na środek korektor. O, wow. Bo ja ogólnie, musisz wiedzieć o mnie, że nienawidzę jasnych ust. Nigdy nie nakładam jasnej pomadki, więc to jest tak wyjście z mojej strefy komfortu. I możesz sobie teraz, na tym etapie, wziąć jakiś taki mały pędzelek, mogę nawet ci wyprać. O, poproszę, poproszę. I możesz sobie właśnie te granice, gdzie masz konturówkę, rozrzucić tak porządnie. A to nawet dla mnie lepiej, bo będzie trochę więcej tej konturówki, będzie trochę ciemniej. Wiesz co zrobię? Zrobię to. Zrobisz? Wezmę ten biały korektor i co, na sam środek? Na sam środek. Mhm. Ale na górną i na dolną, czy tylko na... Możesz sobie nawet tak palcem go. O, już wiem, bo chodzi o to, żeby było taki bardzo ombre, żeby nie było widać tak. tego. Ale z tym make-upem po prostu wszystko mi kurde dobrze wygląda. Jezu, ja w ogóle patrzę w pogląd, ja jestem jak, oh my god, the princess. Mega ci pasuje ten makijaż. Ja się nim jaram. Bardzo. Ja właśnie też, bo szczerze mówiąc, na te wszystkie kroki, jak patrzyłam, mówię takie, nie, jakby this is gonna be too hard. A to naprawdę jestem, wyglądam jak laleczka, taka wiesz, co to się stawia na półce i jest taki. I mam jeszcze błyszczyk, ale nie wiem, czy chcesz, to jest taki po prostu bezbarwny. Te usta ale... jeszcze bardziej będą takie po prostu. Ale jaki ma ładny zapach. A, no i w sumie taką już finish step, już taki jest naprawdę ostatni. Biorę sobie albo ten, albo ten, minimalnie na usta, tak naprawdę tak lekko na środek, tak naprawdę leciutko. Poczekaj, a ty jeszcze masz na nos trochę rozświetlacza bym dobrze, dała. A wiesz co z tego, właśnie bo tutaj, o ten albo ten, właśnie z Ingrid. Jeden ten dawałem w kąciki, więc chyba użyję sobie ten jako rozświetlacz. Na czubek nosa i właśnie albo na policzki, dobrze. Albo już tylko możesz zostawić na... Czyli jak rozumiem, on nie jest taki, że na przykład ściąga produkt. Nie, nie. Właśnie jest taki spoko, tylko się musisz sobie rozłożyć tak, żeby on nie był taką grubą warstwą. Ale jejku, po prostu powiem ci, że tak się czuję dobrze w tym make-upie, że nie wiem co mam powiedzieć. Disney Princess Fantasy. No. A my co, skończyliśmy? Tak mi się wydaje. Słuchaj, że obie jesteśmy w wersjach, których normalnie nie ma. Nie ma, to prawda. Co najbardziej lubisz, a co najbardziej nie lubisz w tym make-upie? Najbardziej lubię róż. Teraz jeszcze jak widzę ten oświetlacz, przepięknie to wygląda. Bardzo multicolor i różowe poświata bardzo mi się podoba. W szoku jestem, bo chyba jedyną rzeczą, która mi po prostu nie pasuje wizualnie i estetycznie, moim zdaniem są usta. Nie dlatego, że mi się nie podobają, bo ja lubię takie usta i to są juicy lips, ale wydaje mi się, że są może troszkę za ciemne. To jest inna historia i to jest dla mnie inna historia, ale cieszę się, że mogłem się pobawić trochę eyelinerami, bo rzadko to robię. No i skóra mi się bardzo podoba. A wyszedłbyś tak? Ja tak wychodzę. Ja tak wychodzę dzisiaj, słuchajcie, więc jakby... ja nie mam z tym problemu, żeby wyjść. Jeżeli chodzi o twój make-up na mnie, to o dziwo jestem w szoku, że tak mocne rzeczy razem tworzą taki look, że mam takie wow, podoba mi się. Jedyne, co jest dla mnie tak mega mocne, to właśnie to takie konturowanie, takie na chama, takie wiesz, tym odcięciem i tak dalej. Usta o dziwo, mimo że tego, że są właśnie mega mocne, to mi się też bardzo podoba to, że nawet są tak wyjechane właśnie tak lalkowo. Nie byłoby rzeczy, której bym nie zrobiła, tylko bym to trochę tak jakby odjęła połowę. A ja bym dodał jeszcze z dwie trzecie. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale w rok w każdą środę. And that's on what period?